Jeśli chodzi o intensywność cięć, ona jest, raz jest troszeczkę mniejsza, raz jest większa, w zależności od tego, jak kształtują się te zręby, bo to jest tak, że my w ciągu planu urządzenia lasu, jeżeli mamy dwie działki zrębowe obok siebie, to my możemy użytkowanie tej drugiej działki zrębowej możemy rozpocząć, jeżeli na pierwszej działce uprawa rokuje dobrą kondycję i rokuje, że ona się utrzyma na następne lata. W związku z tym, jeżeli taka sytuacja nie nastąpi, to automatycznie druga działka zrębowa już nie pójdzie, bo musimy po prostu zadbać o trwałość tego lasu. Natomiast czy ta intensywność będzie większa czy mniejsza, ona będzie podobna, może będzie mniejsza, bo na przykład pierwsze działki już są wycięte, a kolejnych już nie ma. Taka sytuacja też może być. Natomiast generalnie należy się spodziewać, że być może ona nie będzie już tak mocno intensywna, natomiast na pewno skupimy się na cięciach pielęgnacyjnych, które w drzewostanach, no musimy wykonać po prostu te cięcia trzebieżowe i w drzewostanach młodych i trochę starszych. Czy kojarzy Pani, w których rejonach te cięcia na ten rok macie zaplanowane, jeżeli chodzi zwłaszcza o gminę Chrzan? No niestety nie mogę w tym momencie wymienić wszystkiego, bo tego jest naprawdę sporo, bo teren jest ogromny. Były w ostatnich dniach zapowiedzi wiceministra środowiska, że będzie ograniczona liczba cięć w lasach. Czy już jakieś pierwsze informacje do Państwa dotarły? Czy myślicie o tym, żeby ewentualnie w mniejszym stopniu niż zakładaliście prowadzić te cięcia? Na chwilę obecną do naszego nadleśnictwa informacja takowa o ograniczeniu cięć nie dotarła. W związku z tym mamy informację, również prasa podaje, że do niektórych nadleśnictw takie informacje już dotarły z ministerstwa. My nie jesteśmy takim nadleśnictwem, w związku z tym do momentu, kiedy nie będziemy mieć wytycznych innych niż te, które obowiązują, będziemy realizować plan urządzenia lasu zgodnie z tym, co mamy. Powiedziała Pani też, że troszkę o tej wycince decyduje to, czy działka, która wcześniej była przewidziana do zrębu, że tak powiem, się przyjęła, czy też na nie drzewa. No ale one są pewnie małe, więc mieszkańcy by oczekiwali, że dopiero będą te kolejne cięcia obok, kiedy te drzewa już będą na tyle duże, że dadzą nam wrażenie, że jesteśmy w lesie, a nie w szkółce. To jest tak, że generalnie to następne cięcie my wykonujemy, jeżeli ta sadzonka ma około 70 do metra wysokości, w związku z tym tak jak mówię, jeżeli będzie sytuacja taka, że ta uprawa rokuje, to my będziemy ciąć. Jeżeli nie, to nie będzie cięta.